O sytuacji polskich dziennikarzy poza granicami kraju oraz wyzwaniach, z jakimi się mierzą, debatowali uczestnicy 8. Zjazdu Federacji Mediów Polskich w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele redakcji polskich z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Węgier i Czech. Na Litwie to właśnie polskie media, w tym Kurier Wileński, jako pierwsze reagują na kłamstwa różne historyczne, na przykład kłamliwe twierdzenie o polskich obozach koncentracyjnych, zamiast mówienia o niemieckich obozach koncentracyjnych, na różne rosyjskie fejki. Między innymi nasza dziennikarka Ilona Lewandowska dokumentowała nieznane dotąd przypadki Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Nasza sytuacja mediów polskich na Ukrainie jest nie najgorsza, bo mamy względnie swobodę działania. Możemy nawet w pełni języku polskim prowadzić audycje radiowe, audycje telewizyjne i mamy też współpracę w miarę dobrą z władzami regionalnymi, lokalnymi, ale też chciałoby się więcej, prawda? Chciałoby się więcej wsparcia ze strony właśnie władz ukraińskich. Zupełnie inna sytuacja jest na Białorusi, gdzie, jak twierdzą dziennikarze Związku Polaków w tym kraju, teraz nie jest możliwe funkcjonowanie polskich redakcji. W tej chwili w więzieniu wciąż znajdują się prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys i kolega Andrzej Poczobut, który współpracował z telewizją Polonia i oni są prześladowani tylko za to, że prowadzili działalność kulturalną, oświatową, polską na Białorusi. To nie była działalność polityczna, to nie była działalność wywrotowa, to była po prostu działalność kulturalno-oświatowa. Wolność słowa na wschodzie to tylko jeden z tematów poruszonych na tegorocznym zjeździe. Jego uczestnicy rozmawiali o problemach związanych z bezpieczeństwem mediów w internecie oraz strategiach ich rozwoju. Mocna rola i mocna pozycja polskich mediów na wschodzie to jest tama i przeciwwaga dla rosyjskiej propagandy, która zalewa Ukrainę, która zalewa Litwę, szczególnie teraz to widać na przykładzie litewskim i która też w dużym stopniu uniemożliwia takie, a nie inne prowadzenie polityki komunikacyjnej na Białorusi, która też mocno wdziera się na tereny Łotwy, a właśnie z tych krajów przedstawiciele mediów działających w tych krajach dzisiaj goszczą w Warszawie. Obecnie Federacja Mediów Polskich na Wschodzie łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzone przez Polonię i Polaków za granicą. Na stanowisko nowego przewodniczącego Federacji Mediów Polskich na Wschodzie został wybrany Ryszard Stankiewicz z redakcji czasopisma Polak na Łotwie, prezes Związku Polaków na Łotwie.